Lubię dobre wybory i dobrą kuchnię, dlatego dzisiaj pokażę Wam genialny przepis na łososia w papilotach. Wielu z Was myśli, że papier do wypieków służy tylko do przygotowywania słodkości. Na takich arkuszach papieru można przygotować genialne, wytrawne danie. Zaraz się przekonacie. Wymieszam masło z drobno posiekanym czosnkiem. Dodam sporą garść pietruszki. Przygotowanie dania w ten sposób powoduje, że będzie ono niesamowicie aromatyczne. Poczujecie cały zapach, smak pietruszki, czosnku i innych dodatków. I jeszcze dodam suszone pomidory. Całość dobrze wymieszam. Przygotuję jeszcze pozostałe składniki. Będzie to cebula. Możecie użyć również szalotki lub dowolnych, ulubionych przez Was warzyw. I na sam koniec będą jeszcze pomarańcze. One fantastycznie komponują się z łososiem. Teraz przekonacie się, jakie to proste. Papier Jana niezbędnego jest z obu stron pokryty silikonem, dlatego nie ma znaczenia, z której strony będziecie go używać. Świeży szpinak. Odrobina cebuli. Całość oprószę solą. I teraz wyłożę na szpinak łososia. Posmaruję go lekko moim aromatycznym masłem. Tłuszcz jest nośnikiem smaku, dlatego zawsze go używam, chociaż odrobina. Naprawdę wzmocni się ten smak i danie będzie smakować wyjątkowo. Żeby nadać trochę pikanterii, oprószę rybę płatkami chili. I na sam koniec plastry pomarańcze. Przekroję w pół i wyłożę na moją rybę. Już teraz to danie wygląda niesamowicie kolorowo, jest pachnące, aromatyczne. Wystarczy teraz, że w odpowiedni sposób poskładam moją kieszonkę z papieru. Moja kieszonka jest gotowa. Teraz włożę je do piekarnika dosłownie na 10, maksimum 15 minut. Moje danie jest już gotowe. Bardzo ważne jest to, że nie pobrudziłam żadnych naczyń i że zapach ryby nie przedostał się do piekarnika. Teraz otwieram. Cudowny zapach ryby. Wystarczy teraz przełożyć rybę na talerz. Zobaczcie, jakie to proste. Ryba w ogóle nie przykleiła się do papieru. Zsuwam ją tylko. Dodam jeszcze kawałki pomarańczy. I moje fantastyczne, szybkie, niezwykłe danie jest już gotowe. To proste, żyj wygodniej.